panem Krzysztofem i uważnie prześledziłem wszystko, co uważnie winienem był się śledzić. To stwierdziłem, że gdybyśmy mieli porozmawiać o tych wszystkich dokonaniach bez mała 50-letnich już, tak? Bo w lustrum 66 teraz tu został powołany do życia, to nie wystarczyłoby doby, a nawet i więcej czasu potrzeba by było. W związku z tym, że jednak już dzisiaj 22 będzie spektakl, na który już serdecznie zapraszamy, więc pozwoliliśmy sobie wybrać dwa główne wątki dzisiejszej rozmowy. Czas przeszły to Marek Grechuta i wspomnienia i skojarzenia z nim i pana Krzysztofa, bo to bardzo ważna sytuacja artystyczna była w roku bodajże 75. Spełnia ten obowiązek uczciwie. No bo jest różnie. Ten zbysem być takim teatrem, który zdaje sobie doskonale sprawę ze swoich obowiązków. Każdego wieczora stara się jak najlepiej tą misję wypełnić. Panie Krzysztofie, teraz awansowany pierwszy wątek, czyli Marek Grechuta i Szalona Lokomotywa. Zastanawiam się, czy zważywszy na to, że prześledziłem właśnie pańską twórczość przez lat, który występował właściwie o kulach w tym przedstawieniu, jako Belzebub z laską, bardzo elegancki, ponieważ krótko wcześniej, pędząc samochodem z nadmierną szybkością, zamyślił się, pewnie myślał o Danucie wtedy i zderzył się z malarzem, który malował ten środkowy pas. Trzeba wielkiego kunsztu, żeby przejechać malarza na autostradzie. No a taki był właśnie Marek Grechuta. Jechał wtedy Volkswagenem, który kupił od Marii Rodowicz, ponieważ Marii Rodowicz przyjeżdżając Volkswagen Porsche do mnie, a to jakiś świat był. Ewangelii Świętego Jana, prologu do Ewangelii Świętego Jana, który mówi o tajemnicy takiej boskiej kreatywności, o tajemnicy słowa, o sile słowa. Ja należę do starej szkoły, która wie doskonale, że my wszyscy jesteśmy wychowani w cieple języka narodowego i przez ciepło rozumiem promieniowanie tego języka i cała nasza literatura, cała nasza tradycja, to co jest sztafetą pokoleń, to co jest siłą Polaków, to jest słowo. To jest. I jest paru wielkich poetów, wielkich światowej miary, między innymi Stanisław Wyspiański, którzy przechowują tą tajemnicę, prawda, siły słowa, a jednocześnie w tych słowach zawierają najważniejsze nasze problemy. Klasyka to jest coś takiego, co jest bardzo współczesne. Klasyka jest dlatego klasyka. Dziękuję.